Witam w pracowni Kryminalistycznej Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Dzisiaj przedstawimy rozwiązania naszych kryminalistycznych zagadek przedstawionych w pierwszym odcinku naszej serii. Na stole znajdują się ślady zabezpieczone przez technika policyjnego i są to wkładka do zamka nosząca ślady mechanoskopijne wiertła. Oznaczyliśmy go jako ślad numer 1, zabezpieczyliśmy poprzez wymontowanie w całości do badań mechanoskopijnych. Drugim śladem są opiłki metalu, które zabezpieczono przed drzwiami numer 5. Również nadają się do badań mechanoskopijnych na obecność drobin metalu. Jako ślad numer 3 zabezpieczyliśmy gumę do żucia, którą zaklejony był wizjer w drzwiach numer 5. Nadaje się ślad do badań biologicznych na obecność śliny. Śladem numer 4 oznaczyliśmy ślad otoskopijny ucha lewego ujawniony na drzwiach numer 5 do badań dermatoskopijnych. Śladem numer 5 nazwaliśmy ślad pochodzący od gumy, którym zaklejono wizjer w drzwiach numer 6. Ślad nadaje się do badań biologicznych na obecność śliny i DNA. Ślad numer 6 to podobnie jak w przypadku drzwi numer 5, ślad otoskopijny, lecz ucha prawego, zabezpieczony do badań dermatoskopijnych. Ślad numer 7 to fragmentaryczny ślad dłoni, zabezpieczony na poręczy klatki schodowej. Śladem numer 8 oznaczyliśmy rękawiczki znalezione przez psa tropiącego w koszu przed blokiem, w którym usiłowano dokonać włamania. Na śladzie tym może występować kilka rodzajów śladów, m.in. daktyloskopijne, ślady biologiczne naskórka i ślad osmologiczny, czyli zapach człowieka. Na dziś to już wszystko. Zachęcam do oglądania naszych następnych odcinków. Do zobaczenia.